profesjonalny adres ćwiczeń KFD.pl. Trening mięśni klatki piersiowej. Rozpiętki na ławce skozdolne. Ustaw ławkę pod kątem 20-45 stopni na skosie ujemnym. Połóż się na niej głową do dołu tak, aby pośladki i grzbiet przylegały bezpośrednio. Nogi zaczep o uchwyt, żeby utrzymać równowagę i nie zjechać w dół. Weź w dłonie sztangielki i ugnij lekko łokcie. Prostopadle do tułowia wykonuj ruch na zewnątrz, biorąc jednocześnie wdech. Kiedy sztangielki wędrują do góry, zrób wydech. Przy ruchu do dołu w końcowej fazie dobrze jest przez chwilę zatrzymać sztangielki w celu lepszego napięcia mięśni. Łokcie w trakcie całego ćwiczenia powinny być oddalone od tułowia. Uwaga! Jest to bardzo skuteczne ćwiczenie, działające w pierwszej kolejności na dolną część klatki piersiowej. Jest alternatywą dla rozpiętek na ławce płaskiej. Ważną rolę odgrywa odpowiednia technika. Plecy powinny przylegać bezpośrednio do ławeczki. Trzeba również odpowiednio zablokować łokcie i kończyny dolne, co jest szczególnie istotne podczas ćwiczeń indywidualnych, bez osoby asekurującej. Należy zwrócić uwagę na dobór odpowiedniego ciężaru, ponieważ ćwiczenie wymaga dokładności i płynności ruchów. Nie powinno się odbijać sztangielek od siebie. Dokładne informacje, opisy, zdjęcia oraz wizualizacje zaangażowanych w ćwiczenie grup mięśniowych znajdziecie na atlas.kfd.pl. Pomyśl o zdrowiu. Postaw na odżywki. Postaw na suplement.